No i teraz zgodnie z zapowiedzią przechodzimy do następnej fazy naszego spotkania. Bardzo proszę. Proszę pan. Już tutaj może mikrofon panu przyniosę, bo sala jest duża, żeby pana wszyscy słyszeli. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że to pytanie będzie takie proste, śmieszne dla pana, ale wielokrotnie zadawane, ale ja odpowiedzi do tej pory nie słyszałem, bo chodzi o to bezpieczeństwo Polski. Przecież czy obecność, powiedzmy, takich poważnych, powiedzmy, z urządzeń wojskowych na terenie Polski, załóżmy przykładowo bomba atomowa, by powodowała, że większe by nasze bezpieczeństwo było, powiedzmy, w stosunku do Rosji? Bo ja mówię o czymś takim nie po to, żeby straszyć, żeby strzelać do kogoś, tylko po to, żeby albo na stałe w końcu ten CIA się zainstalowało tutaj i żeby było cały czas, bo jak byłyby takie poważne instalacje, to by musieli tutaj po prostu być, a nie przyjeżdżali, robili zadymę i wyjeżdżali. Lub po prostu tak wydać, jesteśmy zmuszeni wręcz, mamy obowiązek tak dużo środków na naukę dawać, my Polacy, my jesteśmy skazani na to, żebyśmy się stali krajem wysokich technologii, żeby w końcu, abyśmy po prostu byli na tyle atrakcyjnym partnerem dla naszych, tych, dla kogo chcemy być, żeby w ich interesie było, aby tutaj rzeczywiście był spokój. Proszę pana, wydaje mi się, niech się pan nie gniewa, ale wydaje mi się, że pańskie rozumowanie oparte jest na błędnym założeniu. Bo jeżeli główną gwarancją bezpieczeństwa Polski ma być obecność wojska amerykańskiego na terenie Polski, to Polska nie może Ameryce dyktować żadnych warunków, bo to Ameryka Polsce będzie dyktowała warunki, w jakich okolicznościach użyje tej siły, a w jakich nie. Polska stanie się przedmiotem polityki amerykańskiej, a nie partnerem wtedy. Bezpieczeństwo kraju trzeba opierać na tyle, na ile jest możliwe, na siłach własnych. Jeśli byśmy dostali na przykład tę amerykańską kroplówkę, 4 miliardy dolarów w gotówce, tak jak Izrael ją dostaje, tylko Izrael ją pożycza amerykańskiemu rządowi, a my moglibyśmy kupić kilka baterii Patriotów za to, bo to jest pięta achillesowa naszej obronności. Nie mamy obrony przeciwlotniczej, a to jest dosyć skuteczne narzędzie obrony przeciwlotniczej. Po drugie, nie można, tak jak do niedawna, takim niewypowiedzianym kanonem strategii obronnej Polski było założenie, niewypowiedziane powiadam, że do ostatniej kropli krwi polskich interesów państwowych będzie broniła Bundeswehra. Otóż nie będzie. No właśnie pani minister obrony Bundeswehry powiedziała, że nie będzie, bo nie ma broni. Bundeswehra nie ma broni. Niemcy nie mają broni. No za Hitlera taka rzecz by się nie zdarzyła, prawda? A teraz to widać, że wszystko się... Więc trzeba bezpieczeństwo własne opierać w miarę możliwości na siłach własnych i na jakichś koalicjantach, ale na koalicjantach nie można polegać, bo koalicjanci, tak jak w 1939 roku, będą wojowali do ostatniego Polaka, a nie do ostatniego Amerykanina. Tymczasem przez ostatnie 20 lat państwo zostało rozbrojone. Państwo zostało rozbrojone, no i wcześniej nie było dobrze tam postawione pod tym kątem, ale zostało rozbrojone dodatkowo. I prezydent Komorowski, z inicjatywy prezydenta Komorowskiego został teraz wprowadzony ten projekt dziesięcioletni plan modernizacji sił zbrojnych, na który państwo ma wydać 140 miliardów złotych, czyli 14 miliardów złotych średnio rocznie. No, gdyby tak Polska dostała tę finansową kroplówkę, to by te nakłady się podwoiły. A gdyby jeszcze, bo to czy to dużo, czy mało? Proszę państwa, warto porównać to z inną kwotą, którą na szczęście znamy, bo wysokości długu publicznego dokładnie nie znamy. Pan minister Rostowski tak zachachmęcił, kilkakrotnie zmieniał sposób liczenia.
w czasie swojego urzędowania, więc nie znamy tego dokładnie. Natomiast znamy wysokość kosztów obsługi długu publicznego. Dynamika tutaj jest bardzo ciekawa. W 2012 roku koszty obsługi długu publicznego przekroczyły 43 miliardy. W roku 2013 przekroczyły 50 miliardów, więc jeśli ta dynamika będzie utrzymana, no to możemy się spodziewać 56, 57 może nawet miliardów na koniec tego roku. Otóż to są koszty obsługi długu publicznego, które kilkakrotnie przekraczają wartość nakładów na modernizację sił zbrojnych. Dlaczego mówiłem takie krytyczne słowa o prezydencie Kwaśniewskim? Dlatego, że prezydent Kwaśniewski, wysyłając wojska do Iraku, mógł uzyskać amerykańską zgodę na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. Tak się wtedy akurat szczęśliwie składało, że wierzycielami Polski były już wyłącznie państwa NATO. Wyłącznie. Polska już nie miała wierzyciela żadnego spoza NATO i Polska miała wtedy bardzo dobry argument, że modernizacja polskich sił zbrojnych leży w interesie całego paktu. W związku z tym jest całkiem rozsądne, uzasadnione, żeby ci wierzyciele Polski zgodzili się na taką militarną konwersję. Jakby się Stany Zjednoczone zgodziły, to inni by się zgodzili. Czy zostałoby to trochę na nich zmłotowane, ale no to na tym polega skuteczność dyplomacji, a nie na tym, że się tam gdzieś jeździ i wódkę pije, prawda? I się potem przewraca na cmentarzu. To nie na tym rzecz polega. Otóż wtedy wiedzielibyśmy, co polskie wojsko w Iraku robi, że zarabia ciężkie pieniądze na modernizację sił zbrojnych. Dzisiaj już byśmy mieli ukończony ten program modernizacji. Już byśmy, że tak powiem, wchodzili w następną fazę. O to jest właśnie, wie pan, dlatego znaczy, trzeba liczyć na własne siły, trzeba własne siły budować i przede wszystkim jedna rzecz. Państwo musi odzyskać zdolność do budowania siły. A tę zdolność może odzyskać tylko w jednym przypadku, kiedy nastąpi odblokowanie narodowego potencjału ekonomicznego, który jest zablokowany na skutek przyjęcia w 1989 roku wadliwego ekonomicznego modelu państwa, który ja nazywam kapitalizmem kompradorskim. On jest korzystny tylko dla naszych okupantów, to znaczy dla sitwy, której najtwardszym jądrem są tajne służby z komunistycznym rodowodem. Dla nich to jest korzystne, ale dla kraju jest zabójcze. Skutkiem tego jest między innymi emigracja i skutkiem tego jest niemożność stworzenia siły państwa w żadnym segmencie jego funkcjonowania. Służby nie pozwolą. Jeżeli coś będzie szło w dobrym kierunku. Nie słychać! Jeżeli coś będzie szło, panie Stanisławie, w dobrym kierunku, to oni muszą to storpedować, mając na uwadze fakt mocarstwową, rolę podtrzymywania tych Rosji tutaj w naszej części Europy. Proszę pana, proszę pana, problemu nie należy zawężać tylko do Rosji. Ponieważ już mówiłem, że mam tajnych współpracowników. Jeden z tych tajnych współpracowników mnie poinformował, że w niemieckim konsulacie we Wrocławiu pracuje 600 pracowników i każdy ma pełne ręce roboty. Także nie tylko stąd. Trzeba mieć oczy dookoła głowy w naszej sytuacji. Bo to nie jest tak, że tylko zły Putin, a wszyscy inni są dobrzy. Proszę nie zapominać, że Niemcy pozostają w strategicznym partnerstwie z Rosją i kiedy Putin zajął Krym błyskawicznie? Proszę przypomnieć sobie ten moment. Następnego dnia, kiedy nasza złota pani Aniela powiedziała, że nie będzie interwencji wojskowej na Ukrainie. Czegóż więcej Putinowi trzeba było? To znaczy, bierz, szybko, działaj. No i zrobił to. Więc trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że scenariusz rozbiorowy zawsze nad nami wisi, jak miecz Damoklesa. Proszę bardzo.
Ja mam pytanie dotyczące kwestii żydowskiej, że tak bym powiedziała, a dokładnie roszczeń majątkowych Żydów. Tak, trzeciego fortepianu, a dokładnie tego, że chcą od nas uzyskać 65 miliardów dolarów, tak, jak pan wspomniał. I przez to w naszym państwie mogłoby zajść taka sytuacja, że po prostu narodziłaby się jakby rasa panów, która by rządziłaby po prostu tym tubylczym narodem, czyli nami Polakami. I w takim razie jest to, wnioskuję z tego, że doszłoby do tego, że po prostu Polska stałaby się na swój sposób enklawą żydowską. I jak byśmy mogli temu zaradzić jako młode pokolenie i co możemy zrobić w takiej sytuacji? No, proszę pani, pan ten izraelski prezydent, który przyjechał do Warszawy na otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich, w wypowiedzi, jeszcze przed przyjazdem, wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej, powiedział wprawdzie, że ta kwestia to nie jest najważniejsza obecnie w stosunkach z Polską, ale on będzie na ten temat prowadził rozmowy. I powiedział tak, znam stanowisko polskich władz w tej sprawie, ale pamiętam też o złożonych obietnicach i podpisanych umowach. Otóż wydaje mi się, że jeśli państwo jakieś spotkania odbywacie, zwłaszcza z udziałem takich działaczy partyjnych, parlamentarzystów, to znaczy posłów albo nawet liderów partii tam, to warto ich zapytać, kto i jakie obietnice w czyim imieniu złożył i jakie umowy podpisał, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia, bo dzisiaj wszyscy się nam podlizują, a izraelski prezydent powiedział coś, co jest niepokojące, że ktoś tu jakieś obietnice złożył, jakieś umowy podpisał. Diabli wiedzą jakie, tego nikt nie wie. Tego opinia publiczna nie wie, a powinna wiedzieć, bo to jest bardzo ważna sprawa. Jeśli chodzi o tę kwotę, to nie tylko ja to mówię. Znacznie większy ciężar gatunkowy ma to, co mówi były ambasador Izraela w Warszawie, pan dr Shavar Weiss. On ten szacunek potwierdził. On ten szacunek potwierdził w takim artykule w Rzeczypospolitej kilka lat temu. Także to nie jest tak, że ja sobie to wysysam z palca. Te szacunki są potwierdzone, więc myślę, że pan dr Weiss wie, co mówi. Warto jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Otóż te roszczenia dotyczą tak zwanego mienia bezspadkowego. To znaczy mienia, co do którego nie ma żadnych pretendentów, którzy by mieli jakieś uprawnienie ważne do tego, ważne w świetle prawa polskiego. Naciski na Polskę idą w tym kierunku, żeby polskie władze stworzyły taką podstawę prawną. No i właśnie nie wiem, jakie obietnice i jakie umowy zostały tutaj zawarte i poczynione. To można zrobić już dzisiaj, wypytać ich wszystkich. A w perspektywie wymusić, znaczy dokonać zmiany układu sił na politycznej scenie, bo z tymi to daleko już nie zajedziemy, to jedziemy po prostu w przepaść. To jest, nic dobrego z tego nie wyniknie. Poza jakimiś takimi przekomarzeniami, bo teraz pan Donald Tusk zszedł panu prezesowi Kaczyńskiemu z linii strzału, no to się zaczynają o taka coś w rodzaju dyplomacji ping-pongowej między panią Kopacz a prezesem Kaczyńskim się zaczyna. Proszę bardzo. Wschodu i zachodu, o naszym być albo nie być, o odbudowie sił zbrojnych. A mi się wydaje, że największe zagrożenie dla Polski to jest wewnątrz, w Polsce. Jeszcze 4 lata tych rządów, jeszcze 4 lata dotychczasowych rządów, jeszcze większe zadłużenie i zewnętrzne, i wewnętrzne, jeszcze 500 000 czy ileś wyjazdów młodych za granicę, bo przecież za czasów tych 7 lat czy ileś około 2 milionów wyjechało młodych za granicę. A jeżeli mówimy o wojsku, obronności, to kto? Starzy pójdą, młodzi pójdą, a ich już nie ma.
Nie ma, mówimy, komu pracować na emerytury i w związku z tym zagrożenie wewnątrz, jeżeli będziemy dalej się zadłużać, to za długi nam przyjdą, zabiorą ziemię. A kto ma ziemię, ten ma, no i nie ma państwa. Państwo tyle, ile ziemi. W związku z tym największe zagrożenie wewnętrzne. Jeżeli w dalszym ciągu i w tym stylu będzie rządzić koalicja PSL i PO i plus SLD i plus jeszcze nie wiem kto, no to po co tam wewnątrz rozłożą nas? Tutaj trzeba szukać, tutaj odpowiedni. Ja w Rosji się wychowałem. Tak mówię o złych stosunkach do Polaków. Ja, do mnie były bardzo dobre stosunki, bo miałem dobre wyniki w nauce, kurczę. To nawet mimo, że byłem zesłany, to dostawałem stalinowsko tego stypendium. 50% więcej od normalnej, mimo że byłem, nie należałem do komsomolu nic. Jak my się nie oszanujemy tu wewnątrz, to nie ma co mówić o zagrożeniach. Dziękuję. Czy pan się zgadza z tym? No, oczywiście, że się zgadzam, dlatego mówiłem, że podstawowym programem, znaczy właściwie jedynym programem politycznym, który w tej chwili trzeba było przeforsować, to jest odblokowanie narodowego potencjału ekonomicznego. On być może jest blokowany celowo, nie wykluczam takiej możliwości. Nie wykluczam takiej możliwości. Dlaczego? W 1944 roku Panteleimon Ponomarenko napisał taki memoriał do Stalina, zwracający uwagę, że mimo 5 lat wojny i okupacji na terenie Polski pozostało nadal około 2 milionów mężczyzn zdolnych do walki i trzeba ten potencjał rozładować. No to rozładowano. A tu się sam rozładowuje. A tu się sam rozładowuje, bez żadnej presji. Nikt nikogo do więzienia nie wsadza. No trochę tutaj jest takiej, bo kiedy wystąpiły objawy przebudzenia młodego pokolenia, kiedy ci ludzie zaczęli tam objawiać jakieś ambicje polityczne, ci młodzi ludzie, to jak zareagował establishment? Proklamował świętą wojnę z faszyzmem. Świętą wojnę z faszyzmem. Już trzeba spacyfikować to. Nasi okupanci są czujni. Nasi okupanci są czujni i no pewnie, że państwo, które się, ale warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. W 1992 roku była w Sejmie taka debata, co powinno się znaleźć w przyszłej konstytucji. No i kolega Korwin-Mikke wystąpił z takim pomysłem, żeby do przyszłej konstytucji wprowadzić normę zakazującą uchwalania budżetu z deficytem i karać każdą próbę obejścia tego zakazu jako kradzież z uchwałą. Śmiechu było co niemiara. Sejm mało się nie rozpękł ze śmiechu. Oczywiście nikt do konstytucji tej normy nie wprowadził. Minęło 20 lat i dług publiczny jest 3 700 000 000 000. Tak przynajmniej szacuje Instytut Sobieskiego, pan doktor Dąbrowski. No to co z tego, że ukryty? To dalej istnieje. To nie znaczy, że go nie ma, to właśnie on znaczy, że jest ukryty, ale jest. W związku z tym, a można było temu zapobiec w bardzo prosty sposób, właśnie taki. Nikt tego nie zrobił, no i teraz nikt nie wie, co zrobić z tym fantem. 2 lata temu chyba, albo 3, już nie pamiętam dokładnie, byłem zaproszony na taką dyskusję, którą rządziło Stowarzyszenie Koliber. To jest takie, no, młodzi ludzie dobrze poukładane w głowie mają. No i przedmiotem dyskusji był dług publiczny. No co z tym fantem zrobić, bo oni są zaniepokojeni. I zaprosili posła, zastępcę przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. No, wydawało się, że odpowiednią osobę. Tymczasem on przyszedł tam, żeby im powiedzieć, że nikt nie wie, co z tym fantem zrobić. I to taką, z taką mściwą satysfakcją w głosie powiedział. I przyszedł tam po to, że miał nadzieję, że oni będą na niego głosować, ale po co na niego głosować, jak on nie wie, co z tym zrobić?
No to tak, to jak on nie wie, no to równie dobrze moglibyśmy konia wybrać na posła. Prawda? Bo koń też by nie wiedział, co z tym zrobić, więc to, tylko po co to robić, prawda? Otóż no, takich parlamentarzystów nie ma co w ogóle wybierać, bo oni sobie załatwiają problemy socjalne swoje, to ja to rozumiem. No ale niech coś robią dla tej Rzeczypospolitej, skoro ją tak doją bezlitośnie. Proszę? No nie, wybierają, wie pan, to jest... No nie to jest moim przedmiotem mojej prelekcji, ale skoro już tak to powiem, to nie jest przypadek, moim przynajmniej zdaniem, bo ja zgodnie z moją ulubioną teorią spiskową, to nie jest przypadek. Otóż proszę zwrócić uwagę, mamy w Polsce system polityczny parlamentarno-gabinetowy, co oznacza, że poza stanowiskiem prezydenta państwa, który jest wybierany w głosowaniu powszechnym, to wszystkie inne stanowiska państwowe albo bezpośrednio, albo pośrednio pochodzą od Sejmu. Mówiąc inaczej, kto kontroluje Sejm, kontroluje całe państwo. Abstrahuję w tej chwili od tajnych służb. Otóż kto kontroluje Sejm? Sejm kontrolują ścisłe sztaby partyjne, bo zanim jeszcze się odbędzie jakiekolwiek głosowanie, to ścisłe sztaby partyjne, powiedzmy z 18 milionów obywateli, wybierają te 1,5 tysiąca, którzy w ogóle mają szansę zostać posłami, prawda? Bo te ścisłe sztaby partyjne kompletują listy wyborcze. One decydują, kto się na którym miejscu znajdzie. I stąd dla ambicjonerów politycznych jest nauka, że trzeba się podlizywać szefowi partii i kierownictwu, a nie jakimś tam wyborcom, bo oni tam nic nie mają do gadania. To ci szefowie partii robią ze mnie człowieka, prawda, a nie tam jacyś wyborcy. Dlatego wszystkie ugrupowania polityczne w Polsce mają, to są partie wodzowskie. Jakby się jeden z drugim umiłowany przywódca przeziębił, no to tragedia. Partia się natychmiast rozlatuje. I teraz już muszę wrócić do bezpieki. Bo jeżeli jest tak, że 30 osób, to jest mniej więcej 30 osób w państwie, tworzy te ścisłe sztaby partyjne, to dla bezpieki skontrolowanie 30 osób to nie jest żaden problem, zwłaszcza jak to połowa z nich to są konfidenci albo kadrowi oficerowie. Natomiast gdyby zmienić system wyborczy, na przykład jednomandatowe okręgi, a to w krótkim czasie trzeba było skontrolować co najmniej 120 tysięcy ludzi pod kątem ich tam przydatności dla bezpieki, no to mogłoby się to zadanie niewykonalne okazać, prawda? Więc dlatego tutaj obywatele projekt ordynacji wyborczej złożyli, został zmielony i tak dalej. Wszyscy, więc to ulubiona teoria spiskowa dobrze to wyjaśnia. Żadna inna nie, a ta wyjaśnia. Panie redaktorze, porządek lizboński upadł i to każdy się z tym zgadza. Nikt nie będzie protestował o tym nadzwyczajnym patrocie rosyjsko-niemieckim. Chyba żaden Polak nie ma wątpliwości, jaki jest jego sens i jakie mogą być jego następstwa. Moje pytanie dotyczy takiego zdarzenia troszkę wstecz, kilka lat. Po zwycięstwie strajków solidarnościowych było takie kolekcjonerskie rozbieranie, jak pan pamięta, muru berlińskiego. To różni kolekcjonerzy przyjechali, mateczkami to rozbijali, a później była o wiele ważniejsza konferencja międzynarodowa, na której doszło do utworzenia jednego państwa niemieckiego. I w tym jednym państwie niemieckim połączonym nie obowiązywała konstytucja Republiki Federalnej, ani Republiki Demokratycznej, tylko Republiki Federalnej, w której konstytucja mówi, że Niemcy pozostają w granicach 1937 roku. A więc obecne Niemcy pozostają w granicach 1937 roku. Gdybym prosił o skomentowanie tego w związku z Pana wypowiedzią
cytatem Żyrinowskiego, bo on jest prawdziwy, Putina, bo on jeszcze prawdziwszy jest. A wprost, ale drugie pytanie... Ale może ja odpowiem, może ja odpowiem, tego samego. Dlaczego Stany Zjednoczone tak wystawiły swojego sojusznika? Bo przecież w Europie nastąpiły takie duże zmiany dzięki Polsce. A Polska w tej konferencji berlińskiej nie brała nawet udziału, nawet przy kawie nie siedziała. Proszę pana, niezupełnie tak było, niezupełnie tak było. Kiedy były przygotowania do zjednoczenia Niemiec, warto przypomnieć, jakie tu są zaszłości. Nawiasem mówiąc, konstytucja niemiecka takiego sformułowania nie zawiera, jak pan powiedział. Artykuł 116 niemieckiej konstytucji mówi, kto jest Niemcem. On nie mówi, że Niemcy istnieją w tych granicach, tak. Takiego sformułowania nie ma. Ten artykuł mówi 116, on jest rzeczywiście, kto jest Niemcem. Niemcem jest mianowicie również i dzisiaj osoba urodzona na zachód, na terenach, które 31 grudnia 1937 roku stanowiły terytorium niemieckie. Także w tym sensie ta granica jeszcze istnieje i w niemieckiej konstytucji rzeczywiście tak jest. Otóż warto wrócić do 1945 roku, do postanowień konferencji czterech mocarstw w Poczdamie. Konferencja czterech mocarstw w Poczdamie przekazywała Polsce ziemie zachodnie i północne w tymczasową administrację z zastrzeżeniem, że o ostatecznym przeznaczeniu tych obszarów zdecyduje traktat pokojowy z Niemcami, ponieważ Niemcy w 1945 roku nie istniały, nie było państwa niemieckiego, zostało zlikwidowane, były tylko strefy okupacyjne, więc nikt nie, w ogóle o żadnym traktacie pokojowym nie było z kim podpisać traktatu pokojowego. Potem były, w 1949 roku zostały utworzone dwa państwa niemieckie, więc nie było Niemiec znowu, tylko były dwa państwa niemieckie. I w 1990 roku kanclerz Kohl zaproponował taką oto procedurę, że wobec tego niech Niemcy się zjednoczą, wtedy powstaną Niemcy i z którymi będzie można podpisać traktat pokojowy. Co stronę polską szalenie zaniepokoiło, bo co będzie, jak Niemcy się zjednoczą, a potem nie podpiszą traktatu pokojowego z nami, bo z punktu widzenia Niemiec utrzymywanie stanu tymczasowości ziem zachodnich i północnych jest jak najbardziej racjonalne, natomiast z naszego punktu widzenia nie. I Polska podjęła interwencję skuteczną w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Tu akurat ta interwencja okazała się skuteczna. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nacisnęły na kanclerza Kohla, że konferencja, traktat 2 plus 4 to jest traktat pokojowy z Polską. Jeżeli nie, to nie będzie żadnego zjednoczenia. I Kohl, który chciał przejść do historii jako ten kanclerz, który doprowadził do zjednoczenia Niemiec, ugiął się pod tą presją. I Polska wprawdzie nie była formalnym uczestnikiem konferencji 2 plus 4, ale kiedy sprawy jakieś dotyczyły jakiegoś polskiego interesu, to była dopraszana. To była dopraszana. Nie podpisała tego traktatu, bo nie była uczestnikiem konferencji, nie była stroną tego traktatu, ale ten traktat 2 plus 4 jest traktowany, no wie pan, porozumienie w Bukareszcie też było i było, okazało się złamane, więc w prawie międzynarodowym obowiązuje cały czas klauzula rebus sic stantibus, ale na razie jest tak, więc Niemcy oczywiście się na to zgodziły, natomiast w traktacie podpisanym z Polską, już dwustronnym, w 1991 roku, traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, ten traktat został opatrzony takimi adnotacjami uczynionymi przez ministra Genschera i ministra Skubiszewskiego, że ten traktat nie reguluje roszczeń majątkowych osób prywatnych. Minister Skubiszewski, sprawozdając ten traktat w Sejmie, no okłamał, co tu dużo gadać, okłamał Sejm, twierdząc, że ta adnotacja oznacza,
iż sprawa ta została definitywnie załatwiona. Stanowisko niemieckie jest odwrotne. Skoro traktat czegoś nie reguluje i to jest expressis verbis tam napisane, to znaczy ta sprawa nie jest uregulowana. Dlatego właśnie Erika Steinbach robiła to, co robiła, za aprobatą pani kanclerz Merkel, bo takie jest stanowisko niemieckie. Niemcy grają na dwóch fortepianach w tej chwili z nami, znaczy na trzech właśnie, bo na żydowskim też. Ale jeden fortepian to są stosunki własnościowe na ziemiach zachodnich i północnych. Drugi fortepian to jest polityka regionalizacji, a trzeci żydowski. Panie redaktorze, przyjmując z pełną oczywiście świadomością tą pańską o państwach poważnych i niepoważnych, i drugą rzecz o... Przepraszam, ja nie mówiłem o państwach niepoważnych, tylko o państwach poważnych i pozostałych. No dobrze, tak jest. I to drugie o Mitteleuropie, to mam takie pytanie w związku z tym, bo już właśnie pan redaktor to dzisiaj podniósł, sprawę aktualnej minister obrony Rzeszy, prawda? Tak. Która powiedziała, że Bundeswehra jest szajs po prostu, niestety, do niczego się nie nadaje. W związku z tym, tu jest pierwsze moje pytanie, czy ona łże, czy jest chytry Niemiec sztuczka kusa, czy mówi prawdę może. A druga sprawa to jest, znaczy chodzi mi oczywiście o pańskie przekonanie. Druga sprawa to jest związana z możliwością samych Niemiec jakiegoś tam powiedzmy odzyskania w różny sposób, czy to prywatny, czy drogą jakąś dyplomatyczną naszych ziem, kiedy mają tak poważne problemy, łącznie z wyludnieniem się byłego Dederówka. To są takie moje dwa pytania. Trzecie jest mniej poważne. Może ja odpowiem na te dwa, bo zapomnę. Ale trzecie jest w ogóle śmieszne. To jest w ogóle śmieszne. Tak, proszę. Nie, proszę bardzo, proszę już pana, niech pan pyta. Proszę nie przeszkadzać panu dyrektorowi. Trzecie pytanie jest takie, czy jeżeli jeżdżę starym motocyklem niemieckim BMW, to już wolno mi jeszcze, czy to jest ciągle Mitteleuropa? Znaczy, to jest żart oczywiście. I dodatek do tego jeszcze taki na temat aktualnego lidera naszego Sejmu, no tego Sejmu, tak? Marszałka, tak? Który jeździł motocyklem produkcji radzieckiej z koszem. W związku sam to widziałem, tak? No ja też tak jeździł z tym koszem, co z punktu widzenia ludzi związanych z motocyklizmem i uważanych za ludzi pewnej wolności jest w sposób śmieszne, bo jeżeli ktoś nie umie jeździć jednośladem, tylko się musi podpierać drugim kołem, no to gdzie on tam samodzielny może być w czymkolwiek? Dziękuję bardzo. No, myślę, że, znaczy ja nie wiem, czy pan Sikorski nie potrafi jeździć motocyklem, być może, że tak, być może, że rzeczywiście jeździł, tak to sam widziałem, ale być może potrafi mimo tak bez kosza. Co do tych możliwości niemieckich, wie pan, to nie znaczy, że Niemcy wcale nie muszą tutaj wracać fizycznie. Wystarczy, że odzyskają tytuły własności i oczynszują polskich mieszkańców. No, dlaczego nie? Taka możliwość istnieje. Byłem niedawno na Pomorzu Zachodnim, znaczy Środkowym, przepraszam, koło Słupska. Jest tam taka wieś Swołów, to jest skansen, ale zamieszkały. I dzięki tam funduszom z Unii Europejskiej przed każdą zagrodą jest taka plansza z historią tej zagrody. Kto ją tam zbudował, co się kiedy spaliło, kto odbudował po pożarze i tak dalej, i tak dalej. No i są wymienieni kolejni właściciele. Kolejni właściciele, aż na końcu jest taki oto zapis, że a obecnie ta zagroda jest w posiadaniu rodziny Ptaszyńskich. W posiadaniu. To oni nie są właścicielami, na tej tablicy nie figurują jako właściciele, bo rzeczywiście są tylko wieczystymi użytkownikami. Mają wieczyste użytkowanie. Więc to, wie pan, nie ma
Znaczy przywrócenie stosunków własnościowych, zmiana stosunków własnościowych na ziemiach zachodnich i północnych oczywiście nie musi oznaczać zmiany przynosi państwowej tych terytoriów. Ale jeżeli się pogłębi polityka regionalizacji, no to może przy dokonaniu takiej zmiany stosunków własnościowych może się pojawić pewna taka oddolna, bardzo demokratyczna inicjatywa plebiscytu, w którym uczestnicy plebiscytu, a uczestnikami byliby właściciele, prawda, ci nowi, starzy nowi, mieliby odpowiedzieć w tym plebiscycie na jedno pytanie. Do której stolicy wygodniej jest im odprowadzać podatki? Jeśli by się okazało, że do Berlina im jest wygodniej, a to wcale nie jest takie nieprawdziwe, to Berlin, zbierając podatki z jakiegoś obszaru, siłą rzeczy przyjmuje na siebie zobowiązanie rozciągnięcia na tym obszarze własnej ochrony wojskowej, policyjnej i sądowej, czyli przejęcia uprawnień władzy państwowej de facto. No i w rezultacie siłą rzeczy nastąpiłoby przejęcie, że tak powiem, de facto w ramach polityki regionalizacji. I to, co mówię, to są te dwa klawisze, którymi Niemcy grają. I przepraszam, pierwsze pytanie. A, moim zdaniem i tak. Pewne zaniedbania, jeśli chodzi do obniżenia wydatków zbrojeniowych niemieckich, rzeczywiście miało miejsce. Co musiało się odbić na sytuacji, że tak, na wyposażeniu Bundeswehry. Ale warto zwrócić uwagę na moment, kiedy pani Urszula to powiedziała. Otóż powiedziała to w momencie, kiedy w Polsce straszna histeria wojenna została rozdmuchana. I to był taki zimny prysznic, że słuchajcie, wy możecie tutaj sobie podskakiwać na własną rękę. Niemcy wam nie pomogą w takiej sytuacji. Prawda? Taka. No to jest tylko ilustracja kolejna, że strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie znakomicie wytrzymało jak dotąd wszystkie próby niszczące, którym zostało poddane. Próby niszczące to jest takie pojęcie z przemysłu samochodowego. Otóż w fabrykach samochodowych robi się takie eksperymenty z samochodami. Postępuje się z samochodami tak, jak się nie powinno postępować. Na przykład puszcza się bez smarowania silnik na najwyższych obrotach. No i się patrzy, jak długo on wytrzyma, jak długo się nie rozleci. I to się nazywa próby niszczące. Otóż i to dzięki tym próbom niszczącym wiadomo, jak wytrzymała jest ta konstrukcja, prawda? Czołowe zderzenia się inicjuje i tak dalej, i tak dalej. Otóż jak na razie strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie wytrzymało wszystkie próby niszczące, którym i gruzińską, i ukraińską, i tak. Putin zresztą to wydaje się, że to rozumie, bo o ile na Krymie się nie ceregielił, to tutaj otwartej aneksji nie zrobił. Te wschodnie obwody, one formalnie pozostają ukraińskie, prawda, w granicach Ukrainy. Oczywiście Kijów nie ma tam nic do gadania. One są już tam, nawet ambasador Ciosek niedawno powiedział, że to już chyba krzyżyk trzeba na tym położyć. No to najwyraźniej tak. Zresztą rząd w Kijowie już przestał finansować te obwody, więc to już nawet się jak gdyby pogodził z tym, bo tak, prawda. Ale formalnie aneksji nie dokonał, bo tego już nasza złota pani już by nie wytrzymała. Więc on tu się powstrzymał w pół kroku.